Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i wisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. Ubrany jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przyjść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzy. Powiemy parę słów tylko o tym Łazarzu. On przed tym pałacem bogacza leży. Dlaczego leży? Bo może jest chory, a ponieważ ma te wrzody, to na pewno był chory. Czyli nie mógł pracować. Jego nędza wynikała z tego jego nieszczęścia, choroby. I dlaczego jest przed pałacem? Dlaczego tam chce leżeć? Bo tam są odpadki. Śmietnik. Żeby coś tam zjeść. Piękne jest to zdanie. A także psy przychodziły, lizały jego wrzody. Może to lizanie To było lekarstwo na te wrzody. Może uśmierzały ból. Tak jakby ten Pan Bóg te psy posyłał. I on tak leży na tej ziemi. Ale mam przekonanie, że on już wtedy leżał na tym łonie Abrahama. Że on jakby całe życie swoje dał temu piastującemu go na rękach Ojcu. Bo Abraham jest obrazem Boga Ojca. I w końcu umiera. I trafia na to łono w niebie Abrahama, pieszczony teraz już przez samego Boga, nie przez psy. Każda nasza choroba, każde nasze cierpienie, niemoc jest zaproszeniem Boga do tego, żeby być jak Łazarz.
Można w pewnym sensie powiedzieć, że te odpadki ze stołu bogacza mogą być nawet obrazem Eucharystii. Bóg, który jest nieskończenie bogaty w swoją dobroć i miłosierdzie, karmi nas tymi okruszynami komunii. I to wystarczy, żeby nieść swój krzyż. Po to właśnie jest ta wiara, po to jest ten Kościół, po to są sakramenty. Żeby jak ten bogacz prosił, żeby ten koniec palca chociaż umoczył w wodzie i schłodził w jego wargi, w wiecznych płomieniach męki. Tak tutaj na ziemi, skoro nas pali cierpienie, to właśnie taki jest Bóg tą kroplą z nieba. Jakby z łona Boga Ojca chce schłodzić nasze spragnione usta.